Cześć, witam Was i zapraszam na podsumowanie 18. kolejki Lotto Ekstraklasy w programie Liga kołem się toczy. A podsumowanie 18. kolejki Lotto Ekstraklasy rozpoczynamy od zwycięstwa. Pierwszego zwycięstwa Lecha Poznań pod wodzą Adama Nawałki. Adam Nawałka wrócił do Ekstraklasy jakiś czas temu. Pierwszy mecz ten wyjazdowy z Krakowią, niestety przegrany 0-1. No niestety bądź stety, Michał Probierz na pewno się z tamtego wyniku cieszy. Adam Nawałka nie. Adam Nawałka po tamtym spotkaniu skomentował w bardzo ciekawy sposób, że nie do końca, nie najlepiej rozpoczęli tę współpracę piłkarze z samym trenerem. No, efekty było już widać w kolejnym spotkaniu. Lech Poznań pokonał Śląsk Wrocław 2-0. Zdecydowana przewaga poznaniaków 63% do 37% w posiadaniu piłki dla zespołu z Poznania. 13 strzałów. 5 strzałów celnych i już od samego początku tego meczu było widać tę rękę Adama Nawałki, którą przyłożył do Lecha Poznań, było widać dużo wymiany podań, było widać dużo kombinacyjnej gry. Można było powiedzieć, że widać było w pewien sposób odzwierciedlenie polskiej reprezentacji z początku okresu Adama Nawałki, która się wtedy jeszcze kształtowała, ale już można było zauważyć te pewne cechy wspólne. Lech Poznań wypunktował Śląsk Wrocław, no, wygrał zasłużenie. Adam Nawałka gra na razie tym, co ma, bramki strzelali Amarala, także Gytkier, no ale trzeba powiedzieć o tym, że raczej Poznaniaków czeka wielka rewolucja. Lech Poznań jak na razie zajmuje miejsce 7 z liczbą 27 punktów. Najbliższy mecz zagra w Sosnowcu z tamtejszym Zagłębiem w najbliższą niedzielę o godzinie 18, a więc będzie to tak zwany hit kolejki. No i na pewno możemy spodziewać się ciekawego spotkania, ponieważ w Sosnowcu, jak wiemy, gra się wszystkim drużynom przyjezdnym ciężko, no jest to trudny teren. Zagłębie Sosnowiec na pewno tanio skóry nie sprzeda, tym bardziej, że muszą zagrać wabank, zajmują ostatnie miejsce, 12 punktów, no i muszą w końcu zacząć punktować nawet z taką drużyną, jaką jest Lech Poznań, a Lech Poznań pod wodzą Adama Nawałki naprawdę widać, że rośnie w siłę. Drugim takim spotkaniem i według mnie piłkarskim hitem tej kolejki okazał się mecz Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok. Jagiellonia Białystok pojechała do Krakowa przy Rejmonta wygrać. Pojechała przedłużyć swoją passę, którą toczy już od kilku meczów. Ostatnie zwycięstwa z Arką Gdynia i w Pucharze Polski i w Ekstraklasie, no, kazały myśleć, że Wisła Kraków także zostanie pokonana. Nic bardziej mylnego. Pierwsza połowa to zdecydowanie połowa Wisły Kraków, która zdobyła 2 gole. No, trzeba powiedzieć wprost, po błędach obrońców Jagiellonii Białystok Lukas Klemens i Nemanja Mitrowicz zachowali się fatalnie. Widać, że Lukas Klemens, no niestety, ale ten poziom pierwszej ligi chyba jest dla niego nie do przeskoczenia, chociaż chcielibyśmy, aby Lukas okazał się czołowym piłkarzem Ekstraklasy, czołowym piłkarzem naszej drużyny z Białegostoku, czołowym piłkarzem naszej ligi. No ale widać tej pewne dysproporcje pomiędzy talentem Lukasa Klemensa, pomiędzy talentem Nemani Mitrowicza, czy też Iwana Runie, który niestety ze względu na kontuzję kolana nie mógł wystąpić w tamtym spotkaniu. Mecz dwóch połów, ponieważ w drugiej połowie to Jagiellonia Białystok zdecydowanie przeważała w tamtym spotkaniu. 2 szybkie gole. Można powiedzieć, że Jagiellonia miała dużo czasu nawet na strzelenie bramki dającej zwycięstwo. No, nie udało się. Zerkałem w statystyki. Jagiellonia 25 strzałów, 9 strzałów celnych. No i ten magiczny Marko Poletanowicz, który zdobył kolejnego gola, zdobył 2. gola w barwach Jagiellonii Białystok. To był jego 5. mecz. Na 5 ostatnich meczów 4. mecz z udziałem przy golu, więc na pewno rośnie tej wielki zawodnik. Jagiellonia Białystok na pewno będzie miała z tego piłkarza ogromny pożytek. Do tego Marko Poletanowicz 2 kluczowe podania, 100% tych kluczowych podań. Marko Poletanowicz zdecydowanie piłkarzem tego meczu, no i nawet znalazł się w kolejce Lotto Ekstraklasy, nie ma co się temu dziwić. Poletanowicz będzie kocurem, Poletanowicz jest wielkim piłkarzem i oby kiedy przepracuje pełen sezon przygotowawczy, a ten rozpocznie się jeszcze przed lutym, czyli w styczniu, pewnie Jagiellonia pojedzie na jakiś obóz, jeśli przepracuje dobrze, jeśli nie będzie żadnego urazu, to naprawdę w przyszłej rundzie Jagiellonia może mieć z niego jeszcze większy pożytek, jeszcze więcej bramek, jeszcze więcej asyst. Kibice w Krakowie pewnie liczyli na coś więcej, no ostatnie problemy finansowe, 30 milionów złotych długu, Wisła Kraków ma czarną przyszłość, źle to wygląda, mówi się o tym, że może zostać zdegradowana do 4. ligi, no byłoby to smutne, 13-krotny mistrz Polski w 4. lidze, jest to na chwilę obecną dla kibiców być może niewyobrażalne, może trzeba było jakoś solidarnie tej drużynie pomóc. Ciężko cokolwiek stwierdzić, ta przyszłość Wisły Kraków będzie pewnie się rozstrzygała w ciągu najbliższych tygodni. Oby się to udało, oby Wisła Kraków wyszła z tego cało, obyśmy mogli jeszcze przez lata cieszyć się tym spotkaniem Jagiellonii z Wisłą Kraków, czy też Wisły Kraków z innymi drużynami, bo jest to zespół na pewno bardzo zasłużony dla polskiej piłki. No i ostatni mecz, hit czy kit kolejki, no bo na pewno zapowiadany był jako hit, no ale wyszła z niego kompletna bryndza. Lechia Gdańsk w Trójmieście zagrała z Legią Warszawa, mecz nudny dla typowego kibica, mecz wielki dla piłkarskich koneserów, 0-0, typowe piłkarskie szachy, każda z drużyn chciała się otworzyć, po czym niestety, ale musiała uważać na kontrataki. Dużo ciekawych zagrań, Lukas Harasny znowu pokazuje wielką klasę, 6/5 zwodów w statystykach celnych. Jeśli chodzi o drużynę Legii Warszawa, tam chyba tylko Paweł Stolarski miał podobną liczbę, podobny procent celności, podobny procent udanych driblingów. Widać, że Legia Warszawa, Legia Sapinto gra oporny futbol, gra ciężki futbol, ciężki dla oka futbol, ale skuteczny. No, byli blisko, Michał Kucharczyk mógł zdobyć bramkę, mógł zagrać do jednego z partnerów na pustą bramkę. No, mówi się o tym, że to była jednak trudna pozycja, ciężko to oceniać. Na pewno Legia miała swoje sytuacje, ale swoją sytuację miała też Lechia Gdańsk. W końcowych minutach meczu Artur Sobiech na pustą bramkę z 5 metra głową strzelił nad poprzeczką. No i chyba tym samym poznaliśmy osobę, która zgarnie jakże prestiżową nagrodę Pudła Roku. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że trener Piotr Stokowiec stoi przed historyczną szansą na to, by osiągnąć coś niebotycznego. Lechia Gdańsk jak na razie pierwsza w tabeli. Lechia Gdańsk ma przewagę dosyć dużą nad swoimi rywalami. Prezentuje to się następująco. Ma 38 punktów. Legia Warszawa, która jest na drugim miejscu, ma tych punktów 33. Na trzecim miejscu Jagiellonia Białystok z 32 punktami, więc tu jeszcze wszystko jest możliwe. Przecież zostało bardzo dużo kolejek do końca tego sezonu, na pewno się jeszcze będzie dużo działo, każda z drużyn może przejść kryzys, każda z drużyn może wejść na taki piłkarski top i zaskoczyć, i zaatakować to podium, zaatakować pierwsze miejsce, zaatakować Mistrzostwo Polski. Pozostałe wyniki tej kolejki Ekstraklasy: Zagłębie Lubin zremisowało 2-2 z Piastem Gliwice, Lech Poznań, tak jak już wcześniej powiedziałem, wygrał 2-0 ze Śląskiem Wrocław, Pogoń Szczecin pokonała 1-0 Zagłębie Sosnowiec, Korona Kielce zremisowała 2-2 z Wisłą Płock, Wisła Kraków zremisowała z Jagiellonią Białystok 2-2, Górnik Zabrze przegrał z Miedzią Legnica 1-3, znowu ten grubasek Peter Forsell strzelił bramkę. No jest to ciekawy przykład piłkarza, który bez jakichś specjalnych diet cały czas ma to coś, no i strzela te bramki na wagę kolejnych 3 punktów. Lechia Gdańsk zremisowała z Legią Warszawa 0-0. No i ostatni mecz, który został rozegrany w poniedziałek, Arka Gdynia przegrała w Gdyni 0-3 z Krakowią. Michał Probierz wraca na te dobre tory. Michał Probierz już cały czas chucha i dmucha na tę swoją roślinkę, którą zasadził jakiś czas temu w takiej wielkiej donicy na konferencji. Widać, że już powolutku wyrasta z tego może jakieś drzewo. Krakowia odbiła się od dna, 21 punktów, miejsce 10 w tabeli, więc pnie się w tej piłkarskiej ekstraklasie. Jak będzie wyglądała kolejka numer 19? W piątek Wisła Płock zagra z Wisłą Kraków, Jagiellonia Białystok zagra z Zagłębiem Lubin. Tu zapraszam już na relację radiową na kanale Jagiellonia.net. Oczywiście będę ten mecz komentował prosto ze stadionu. Serdecznie zachęcam do słuchania relacji. Ten mecz o godzinie 20:30 w najbliższy piątek. Do tego w sobotę Krakowia zagra z Pogonią Szczecin, Górnik Zabrze zagra z Arką Gdynia, Legia Warszawa podejmie Piast Gliwice, natomiast w niedzielę Śląsk Wrocław zagra z Koroną Kielce, Zagłębie Sosnowiec, już zapowiadany ten mecz przeze mnie, z Lechem Poznań. No i w poniedziałek Miedź Legnica zagra z Lechią Gdańsk, Piotr Stokowiec pojedzie do Legnicy na trudny mecz. No, twardy orzech do zgryzienia dla tej drużyny, bo wiemy, że w Legnicy łatwo się nie gra. Jagiellonię ten mecz w Legnicy dopiero czeka. Zdaje się, że to będzie pierwszy mecz po powrocie po tej zimowej przerwie. Dziękuję, zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę. Słyszymy się w kolejnym nagraniu i już niedługo kolejne materiały. Do usłyszenia.